Koźlek. Ze mną jest Dawid Załęcki. Cześć, witam. Dawid, ty jesteś opanowanym, dorosłym mężczyzną. Powiedz mi, co ci wyprowadza z równowagi? Bo ciężko jest ciebie zobaczyć, powiedzmy, że w złości. Ten kolor przy mojej gębie. O nie! Czyli zobaczymy agresywnego Dawida Załęckiego w końcu? Nie, nie, tylko trzymaj go dalej. Okej, okay. Wracając. Na poprzedniej konferencji nie udało mi się z tobą porozmawiać, ale miałam do ciebie pytanie. Czy nie boisz się, że Le Banner wypadnie jednak z karty? I co teraz? No już pytanie nieaktualne. Teraz możesz się zapytać, co ja na to. No co, no smutno mi z tego powodu, no bo miałem nadzieję na fajną walkę z mistrzem, z legendą. No ale wyszło jak wyszło, nie wyszło. Mam mistrza z Polski i tyle, nie? Został nim Sarara, ale czy ty jesteś na niego przygotowany? Bo formuła wam się nie zmieniła, ale to chyba trochę inaczej, inne warunki troszeczkę. No właśnie, kurwa, najgorsze jest to, że ja przez 3 miesiące ostatnie, niecałe 3 miesiące, tak naprawdę przygotowałem się na Mańputa i teraz tak naprawdę dzisiaj miałem ostatni trening, który zrobiłem w normalnej pozycji, nie? Także no łatwiej by mi było na pewno, gdybym się te 3 miesiące przygotowywał w normalnej pozycji, a nie na Mańkuta. No teraz wszystko szlak trafił, no ale cóż, no w tej pozycji biję się całe życie. Mam nadzieję, że jednak ta pamięć mięśniowa wyjdzie na tyle dobrze, że coś tam kurwa wyjdzie. A obawiasz się czegoś właśnie ze strony Sarary? No wszystkiego tak naprawdę. No tutaj to nie jest człowiek, u którego można się obawiać czegoś konkretnego. Z jego strony można się obawić wszystkiego. Ma takie doświadczenie, jest tak wszechstronnym zawodnikiem, że tak naprawdę on może wyjść bez nogi lub bez ręki do oktagonu i tak jest cały czas groźny tak samo. A twój game plan bardzo się zmienił przez dzisiejszy dzień? Czy wygląda mniej więcej tak samo? Nie mam game planu, no bo kurwa dzisiaj się dowiedziałem tak naprawdę, o której o 11 jak stałem się dowiedziałem i no nie miałem kiedy nawet pomyśleć o tym, nie? Także szybko tutaj na konferencję trzeba było przyjechać i będziemy myśleć na temat tego, nie? Ale masz już w głowie chociaż jakiś zamysł, czym możesz na przykład zaskoczyć albo co wykorzystać przeciwko Tomkowi? Znaczy ja Tomka raczej nie jestem w stanie za bardzo zaskoczyć, bo to nie jest typ zawodnika, którego można zaskoczyć. No po prostu wchodzę do klatki i będę robił to, co potrafię, to, co umiem, to, co uznam w danej chwili za stosowne i tyle, nie? Zresztą ja zawsze tak podchodzę głównie, nie? Ja rzadko kiedy mam jakiś plan na zawodnika, nie? A teraz tym bardziej co chwila przed walką zrobić plan, który, wiesz, cały czas był w inną stronę szedł. No będziemy improwizować, mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, nie? A przechodząc może do walki twojego syna, jak ty oceniasz jego aktualną formę, tak w skali od 1 do 10? Nie mam pojęcia, bo ja z nim nie trenuję. Ja miesiąc go nie widziałem na treningu, ponieważ ja trenuję gdzie indziej, on gdzie indziej. Ostatni trening wspólny to był, nie wiem, znaczy wspólny, w sensie, że na jednej sali mieliśmy trening, to coś tam podpatrzyłem, ale to było z miesiąc temu, więc nie mam pojęcia, jaką ma formę. Także mówi, że dobro, mam nadzieję, że jest tak jak mówi, sam chętnie zobaczę w sobotę. Czyli wy nie rozmawiacie, nie dzielicie się na przykład jakimiś przemyśleniami po treningach, czy po prostu nie rozmawiacie, nie macie takiego kontaktu? Nie, my się rzadko teraz widujemy, no bo teraz wiadomo, te przygotowania to wszystko, człowiek wiecznie zmęczony, zajechany, nie, więc no, tak naprawdę trenuje, odpoczywa, więc mało mamy kontaktu, no a nawet jak się spotykamy, no to też już tych treningów jest tak dosyć, że nie chce się o tym gadać nawet w chwili wolnej, nie? Ale to nie jest spowodowane tym, że macie jakiś gorszy kontakt, tylko teraz jest okej między wami. Tak, jest wszystko w porządku, no. Mówiłeś na ostatnim wywiadzie, że wy się właśnie często sprzeczacie, dlatego że Denis nie przyjmuje takiej konstruktywnej krytyki, tylko że się obraża i dlatego nie rozmawiacie. Co najczęściej powoduje u niego właśnie obrażanie? Moje ambicje. Moje ambicje, które są takie, że chciałbym widzieć syna na szczycie, na światowych arenach, jak można było oglądać Tomka Sararę na przykład między innymi, a on nie do końca się tak przykładał do tego, jak ja bym chciał, żeby się przykładał. No wybrał trochę inną drogę. Wiadomo, cały czas ta droga była związana z biciem się z fightem, no ale nie na takim poziomie, jak ja bym chciał. No i to bardziej tyle, nie? Chciałbym po prostu, żeby bardziej trenował. No teraz zaczął, mam nadzieję, że to podtrzyma i jeszcze ojciec będzie zadowolony. A próbowałeś jakoś trochę wyciągnąć go z tego lenistwa właśnie, żeby on się wziął do roboty i trenował i żeby miał tą taką formę nawet 110%?
całe życie i właśnie to są powody, w których my się zawsze mieliśmy jakiś problem, nie? Bo ja chciałem, on się obrażał, że ja za bardzo chcę i tyle, nie? A masz takiego wymarzonego przeciwnika dla swojego syna? Nie, nie myślałem pod tym kątem. No, a myślę tutaj odpowiednich zawodników, także jest teraz Daniel, potem czeka w kolejce Labryga, może ktoś jeszcze tam, Bu też już się 2 lata dopycha. Także może mu się w końcu swarci i trafi. Także Denis ma rywali, także to są odpowiedni rywale dla niego, także będzie co oglądać. Właśnie, bo mówiłeś, że jeżeli on był w formie, to on jest na pewno od ciebie lepszy, a ty już się mierzyłeś z Denisem Labrygą. I jak ty oceniasz na ten moment, załóżmy jak on na tej gali miał się bić z Labrygą, wygrałby? Nie wiem jaką ma formę, tak jak powiedziałem. Na pewno jeżeli potrenowałby pół roku porządnie, tak jak się powinno trenować do walki, to myślę, że Labryga nie ma z nim większej szansy, jeżeli chodzi o technikę, dynamikę, siłę. Wszystko byłoby po stronie mojego syna. Wiem, bo znam go od lat, więc wiem na co go stać. To, że się nie przykłada i nie pokazuje tej formy takiej, jaką bym chciał, żeby pokazał. Ale ja mam nadzieję, że to ten czas już jest za nami i ja mam nadzieję, że on niedługo pokaże tak naprawdę, ile jest wart. Może to już będzie na tej walce, coś tam pokaże, a jak nie, to na pewno na kolejnej mam nadzieję, że już pokaże, ile jest wart prawdziwy Denis. No mi się wydaje, że i tak już dużo osób jest zaskoczonych tym, że na ogłoszeniu jego walki wyglądał jak wyglądał, bo nie trenował, a teraz i tak widać sporą różnicę, że zszedł z tej wagi i to już sprawiło dużo osób, takie osłupienie, że kurde, on naprawdę trenuje, wziął się za siebie. Tak, tak. Znaczy to, że ktoś zgubił 20 kilo nie jest wyznacznikiem formy, nie? Bo tak naprawdę możesz nic nie jeść, nitkę chleba dziennie i samo zejdzie, nie? Także, ale mówi, że trenuje, z tego co tam słyszę od ludzi, od gdzieś tam ktoś z kimś gadał, ktoś z trenerem, coś tego, to z tego co widzę, to przykłada się, także wszedł w ten tryb treningowy. Czuje to, wiesz, idzie do przodu, napędza go to, a to jest najważniejsze, żeby coś się napędzało, nie? Widzi pewnie efekty swojej pracy, więc to napędza podwójnie. Także mam nadzieję, że jest na dobrej drodze, nie? I już tak kończąc, bo ty dostajesz telefon przeciwnika i przyjmujesz każdą walkę, czy zdarzyło ci się odmówić kogoś? Nie, jeszcze nie miałem tak, żebym odmówił. Tych co zawodników, których mi zaproponowali, tych przyjąłem. Do dzisiaj tak jest. No. Ale był taki przeciwnik, który był jakby trochę wymuszony na ciebie, że musiałeś wziąć tą walkę, że nie byłeś do niej do końca przekonany? Nie, ja nic nie muszę. Ja w życiu nic nie muszę. Ja jestem osobą, która decyduje sama za siebie, także ja chcę, to robię i nikt nie jest w stanie mnie do niczego zmusić. Ja czasami tak sobie muszę, mówię pół żartem, że zmusili mnie do czegoś, ale wiadomo, no czasami jest to takie pół żartem, bo nie jest w stanie mnie nikt zmusić. Ja sam wszystko decyduję i chcę to, chcę, nie chcę, to nie chcę. A do Don Diego nie było tak, że trochę cię tak wrzucili, że nie obawiałeś się trochę tego starcia? Znaczy starcia, no ja się obawiałem, że w sensie takim, że mówię, ja pierdolę, gdzie z mistrzem świata chcą mi wielokrotnie zestawić mnie, amatora, gościa z ulicy. No mówię, trochę te parametry się nie zgadzają. No ale no cóż, wyzwanie było, poszedłem jakoś tam, coś tam nie coś powalczyłem, coś tam dałem radę, nie było tragedii, nie? I ostatnie pytanie, bo teraz słyszy się coraz więcej o propozycjach start właśnie ojciec z synem, czyli 2 na 2. Ty się zapatrujesz na to jak? Byłbyś chętny i w ogóle jest to fajne urozmaicenie frików? Jakby coś zrobili takiego, jak Denis by chciał, pewnie bym z synem poszedł, no ale to też najlepiej, żeby było kurwa tak jak wiesz, ojciec z synem i ojciec z synem, nie? Ale ja nie wiem, czy jest coś taki. Teraz jest stary wiewiór, wszedł z wiewiórem. Ale to chyba nie jest takie starcie, żeby tutaj walka za długo potrwała. Wagowo na pewno to jest spora różnica. Widziałem, no ojciec wiewióra to on tam praktycznie no, bez ujmowania mu no nie potrafi za dużo. To jest jego przygoda dopiero, także tutaj tak naprawdę... Ale zestawiałem go z panem Jackiem Murańskim i z Ferrarim na przykład. Jeszcze raz? Że oni zestawiają starcie właśnie 2 wiewiórów na pana Jacka Murańskiego i na Ferrariego. Taka walka. No to też jest bez sensu, no bo i wiewiór, i inaczej. I Murański, i ten, jak on miał, ten drugi. Wiewiór czy Ferrari? Ferrari. No to jest 2 zawodników takich, można powiedzieć, na jakimś tam poziomie. A u nich to co, wiewiór tylko jest na poziomie, ale już ojciec już nie ma tego poziomu, więc... Też jest walka skazana na porażkę tak naprawdę jednej bramki, nie?
Jasne. Dziękuję panu bardzo i życzę powodzenia. Dzięki, przyda się.